Premier i tylko jeden wicepremier. Od teraz tak wygląda rząd Mateusza Morawieckiego. W południe prezydent dokonał ważnych zmian na stanowiskach. Do rządu ponownie wszedł Jarosław Kaczyński. Oficjalnie Jarosław Kaczyński ma pilnować prac rządu na ostatniej prostej przed wyborami, ale nieoficjalnie ma łagodzić spory między frakcjami w PiS-ie i mobilizować przed wyborami. Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Piotr Gliński utracili rangę wicepremierów, ale pozostali członkami rządu i ministrami obrony, aktywów państwowych i kultury. Czwarty z dotychczasowych wicepremierów, Henryk Kowalczyk, kilka miesięcy temu pozbawiony funkcji ministra rolnictwa, zostaje ministrem bez Steki. Jarosław Kaczyński był wicepremierem oraz przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych między październikiem 2020 roku a czerwcem 2022. Przed nami cały szereg wyzwań z tym bezpieczeństwem związanych. Musimy działać tak, aby to bezpieczeństwo budować. Nie będę ukrywał. W moim najgłębszym przekonaniu czas kampanii także jest czasem, w którym bezpieczeństwo Rzeczypospolitej musimy nadzorować w sposób szczególny. Bez wątpienia dojdzie do konsolidacji prac rządu, dynamizacji prac rządu i tego, co możemy nazwać nakierowaniem tych prac na bezwarunkowy sukces.